ani głodne lisy pożerające wątróbki przetłuszczonych gąsek, ani szczwane ladacznice opróżniające portfele pijanych księgowych, ani fanatyczni mnisi przypalający sutki ponętnych heretyków nie są dla mnie tak ponętni i nie wywołują we mnie takich wrażeń jak szansa obcowania z gremium, którego zalety wymykają się pojemności semantycznej najbardziej wysublimowanych przymiotników w stopniu najwyższym. Rodzina siedzi przy stole, muzyków wynajęliśmy z sąsiedniej wsi, żeby nam tutaj podgrywali. Ogromne ilości samców przepuściła przez swe gościnne łono. Szanowni Państwo, jak Państwo słyszą, to jest czterolecie antykabaretu, a więc retrospekcja, a więc podsumowanie, a więc benefis. Szkodliwym, przy czym ta szkodliwość jest zwielokrotniona przez niby dziecięco-bajkowy woal. Nie dopuszczamy do tego. My, sarmaci z krwi i kości, my, obrońcy wartości, które się ukonstytuowały już w drugim tysiącleciu naszej ery. My nie możemy dopuścić, żeby takie, proszę Państwa, brewerie epistemologiczne zatruwały mózgi naszej młodzieży. Nie zgodzimy się na to!